Bardzo słabe zachowanie Cristiano Ronaldo po przegranym meczu. Legia Warszawa sprzedała Ernesta Muciego za 10 milionów, a kupił go Fernando Santos. Vitor Roque wypowiedział się o swoim zawieszeniu. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. To już pewne, futbol amerykański pojawi się w Madrycie. FC Barcelona walczy o 23 miliony euro. AS Roma może mieć nowego właściciela, tego samego co inny znany klub. Rzut monetą zadecydował o wygranej w meczu finałowym. Diego Costa zastąpił Luisa Suareza. BVB pewnie wygrało, a kibice przerwali ten mecz, wrzucając na murawę piłki tenisowe i czekoladowe monety. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, zachęcam, aby do nas dołączyć, a to m.in. z tego względu, że zaledwie 3000 osób, które po raz pierwszy odwiedzają ten kanał, decydują się na zostawienie suba. Tak więc jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, zachęcam do dołączenia do nas. Tak więc życzę Wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Co wczoraj działo się na ligowych boiskach? Powróciła polska ekstraklasa, a tam Puszczanie Połomice, choć prowadzili od 23 minuty, to nie wygrali. W ostatnich 10 minutach meczu Stal Mielec wyprowadziła 2 ciosy i to oni zdobyli 3 punkty. Natomiast 1-0 Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Ruch Chorzów. Goście trafili po kontrze w minucie 56, a zdobywcą bramki był Mark Gual. Mecz ten na żywo oglądało ponad 37 tysięcy kibiców. Jednak niestety w pociągu, którym to kibice warszawskiego klubu zmierzali na mecz, doszło do tragedii. Jeden dokładnie 52-letni kibic doznał nagłego zatrzymania akcji serca i nawet pomimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. W Hiszpanii Real Betis pewnie 2-0 wygrał wyjazdową rywalizację z Cadiz. We Włoszech Empoli, które także grało na wyjeździe, pokonało Salernitanę 3-1. Udział w tym spotkaniu wziął Szymon Żurkowski, jak i Bartosz Bereszyński. W Bundeslidze popisało się BVB, które pewnie 3-0 pokonało Freiburg. Dwie bramki zdobył Malen. W pierwszej połowie arbiter był jednak zmuszony doliczyć aż 10 minut, a powodem tego było zachowanie kibiców, którzy na murawę wrzucali piłki do tenisa ziemnego oraz czekoladowe monety. Powodem takiego zachowania jest fakt, że władze ligi z władzami większości klubów zdecydowały się sprzedać część praw telewizyjnych za sporą sumę pieniędzy. Kibice jednak protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu i nie był to pierwszy i zapewne też nie ostatni taki protest. Besiktasz prowadzony przez Fernando Santosa ostatniego dnia okienka transferowego w Turcji zdecydował się na zakontraktowanie piłkarza Legii Warszawa Ernesta Muciego. Zapłacono za niego 10 milionów euro i jak się okazuje, jest to najdroższy zakup w historii tego klubu, ale jednocześnie najdroższy piłkarz, jakiego Legia Warszawa sprzedała. Władze warszawskiego klubu umieją w interesy, gdyż dodatkowo zapewnili sobie 10% od kolejnego transferu Muciego. Jak przyznał prezes Besiktaszu, to Fernando Santos chciał tego piłkarza. No i prawdopodobnie, gdyby Portugalczyk nigdy nie był trenerem reprezentacji Polski, nie oglądałby meczów ekstraklasy i pewnie tego transferu tak, żeby nie było. Piłkarz FC Barcelony Vitor Roque, który niedawno obejrzał czerwony kartonik po tym, jak rywal chciał go wykosić równo z trawą, wypowiedział się o całej sytuacji. Uważam, że żółta kartka była niesprawiedliwa, przynajmniej druga, i teraz muszę odbyć karę. To była decyzja sędziów. Barca próbowała się odwołać na wszystkie sposoby, więc nie mam innego wyjścia, jak odsiedzieć zawieszenie i przygotować się do następnego meczu. Na początku nie rozumiałem, to było zagranie, w którym obrońca zaatakował mnie nogą, a kiedy go zobaczyłem, próbowałem obrócić stopę, aby go nie uderzyć i nie doznać kontuzji, ale zawodnik zaczął krzyczeć i sędzia pokazał mi żółtą kartkę. To, że system VAR nie działa tak jak powinien, to dokładnie wiemy. Pytanie tylko, czy istnieje coś, co mogłoby go w ogóle naprawić. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać na dole w komentarzu. Jeżeli być może jesteście fanami futbolu amerykańskiego i chcielibyście polecieć do USA obejrzeć mecz NFL, to już teraz nie będzie takiej konieczności. Wystarczy, że zakupicie bilet do Madrytu i tam na stadionie Realu Madryt obejrzycie na żywo rywalizację w ramach najlepszej ligi futbolu amerykańskiego. Będzie to możliwe już od 2025 roku po zakończeniu renowacji Estadio Santiago Bernabeu. Wczoraj doszło do podpisania umowy, w ramach której jeden mecz sezonu NFL będzie rozgrywany właśnie na Stadionie Królewskich.
FC Barcelona walczy o 23 miliony euro. Już 4 lata temu sąd nałożył na nich właśnie taką karę, a to za nieprawidłowości finansowe, których doszukał się w latach 2012-2015. Wyrok ten jednak dalej nie jest prawomocny i Barcelona jeszcze nic nie zapłaciła. Chodzi dokładnie o to, że kataloński klub miał płacić złe podatki za premie, które to były wypłacane na konta agentów piłkarzy. Co jednak ciekawe, to Duma Katalonii zarzuca, że sądy działają tak jak chcą i w identycznych sprawach wydają różne wyroki, co nie ma żadnego sensu. Najpewniej cała ta sprawa zakończy się dopiero wyrokiem Sądu Najwyższego. Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United, a teraz AS Roma może być kolejnym klubem, który stanie się podmiotem należącym do właściciela z Bliskiego Wschodu. W tym momencie właścicielami rzymskiego klubu są Amerykanie i już jakiś czas temu odrzucili ofertę kupna AS Romy w wysokości 1 miliarda dolarów. Tym razem oferta od właścicieli Newcastle United ma być jednak nie do odrzucenia i jak dodaje włoska La Repubblica, w końcu dojdzie do zmiany właściciela. Co również interesujące, to ludzie zarządu AS Romy byli widziani w Arabii Saudyjskiej, a później udali się w podróż do Stanów Zjednoczonych, co chyba nie jest zbiegiem okoliczności. Rzut monetą zadecydował o tym, kto wygrał mecz. Choć z taką sytuacją jeszcze nigdy się nie spotkałem, to do niej doszło w meczu reprezentacji kobiet U19 pomiędzy Bangladeszem a Indiami. Był to mecz finałowy, który zakończył się remisem po 1, a następnie to poskutkowało serią rzutów karnych. Jednak po 11 seriach nikt się nie pomylił. Pani arbiter zadecydowała, że drugiej serii już nie będzie. I to nie piłkarki, a po prostu los zadecyduje o tym, kto wygrał ten mecz. Rzuciła monetą na korzyść, jak się okazało, Indii. Dwa dni temu rozlosowano grupy Ligi Narodów, a wczoraj poznaliśmy terminarz biało-czerwonych. Rywalizacją rozpoczniemy 5 września wyjazdowym meczem z reprezentacją Szkocji. Po 3 dniach znów zagramy wyjazdowy mecz, tym razem z reprezentacją Chorwacji. W październiku czekają nas 2 domowe mecze, 12 z Portugalią oraz 15 z Chorwacją. Natomiast w listopadzie, dokładnie 15, zagramy wyjazdowy mecz z Portugalią, a 3 dni później domowy z reprezentacją Szkocji. Po nieco ponad miesiącu na bezrobocie Diego Costa znalazł nowy klub. Dołączył do Gremio Porto Alegre, czyli można powiedzieć, że zastąpił tam Luisa Suareza, który to dołączył do Interu Miami. Umowę podpisał do końca tego roku, a w swojej karierze miał okazję grać dla takich klubów jak Atletico Madryt, Rayo Vallecano, Chelsea czy Wolverhampton. Cristiano Ronaldo to naprawdę świetny piłkarz, ale czasami odbija mu, jak po ostatnim przegranym meczu. Była to rywalizacja z Al Hilal w ramach turnieju towarzyskiego Season Cup. Drużyna Portugalczyka ten mecz przegrała 2-0, ale pomimo tego, że było to spotkanie tylko sparingowe, to oba kluby rywalizują w lidze i atmosfera była dość napięta. Gdy CR7 pokonany udawał się do szatni, kibice Al Hilal rzucali przed nim szaliki, a Cristiano wziął jeden z nich, przełożył przez podęki i wyrzucił. Było to totalnie niepotrzebne zachowanie z jego strony, zrobił to raczej w nerwach i tylko po to, aby zdenerwować wrogich kibiców. Tylko zastanawiam się, że skoro jest tak wielkim piłkarzem, jego nazwisko i imię to wielka marka rozpoznawalna na cały świat, takie zachowanie jest mu w ogóle niepotrzebne, w końcu osiągnął już tyle, że i tak nic nikomu nie musi udowadniać. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Manchester City kontra Everton, Fulham zagra z Bournemouth, Liverpool podejmie Burnley. Obejrzymy także rywalizację dwóch Benjaminków, Luton Town kontra Sheffield United, Tottenham zagra z Brighton, Wolverhampton z Brentford, a Nottingham Forest podejmie Newcastle United. W La Lidze Deportivo Alavés kontra Villarreal, Real Sociedad Osasuna. Obejrzymy także mecz na szczycie, czyli Real Madrid, Girona, a Las Palmas, Valencia. We Włoszech także będzie ciekawie. Zagra m.in. AS Roma z liderem, czyli Interem. Nieco później odbędzie się rywalizacja Sassuolo z Torino, a dzień z włoską piłką nożną rozpoczniemy rywalizacją Cagliari-Lazio. W niemieckiej Bundeslidze na pewno warto będzie zwrócić uwagę na ostatni pojedynek lidera z wiceliderem, czyli Bayer Leverkusen kontra Bayer Monachium. We Francji także ciekawie. RC Lens kontra Strasbourg, a Paris Saint-Germain podejmie Lille. W polskiej lidze Krakowia kontra Radomiak Radom, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, a Lech Poznań zagra z Zagłębiem Lubin. A o godzinie 16 finał Pucharu Azji, Jordania kontra Katar. Kto waszym zdaniem wygra? Dajcie znać na dole w komentarzu.
Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, jeżeli z niego dowiedzieliście się czegoś nowego, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam także do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy o nowej, niebieskiej kartce. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!